Znasz księgę dżungli? To pewnie zastrzyżesz uszami na nazwę bagira kiplingi. Bagira to nie tylko imię bohatera z powieści kiplinga, ale też nazwa prawdziwego zwierzęcia. Nie jest to jednak czarna pantera, lecz pająk. Do tego bardzo niezwykły. W odróżnieniu od większości swoich pobratymców jest bowiem wegetarianinem żywi się niemal wyłącznie liśćmi akacji, a roślinną dietę uzupełnia nektarem. Z sieci buduje jedynie schronienie, w którym opiekuje się potomstwem. Gniazdo dzieli zresztą często z wieloma innymi osobnikami swojego gatunku, zaś samce organizują się w grupy i wspólnie walczą z mrówkami o pożywienie. Pajęcza, komuna? Ludzie boją się pająków. Uważa się, że arachnofobia, czyli strach przed pająkami, to trzecia najpopularniejsza fobia, choć we współczesnym świecie o wiele bardziej powinniśmy bać się na przykład samochodów. Statystyki nie kłamią. Szansa na śmierć od ukąszenia pająka jest mniejsza niż 1 do 50 milionów. Rocznie ginie w ten sposób mniej niż 11 osób. Podczas gdy w wypadkach samochodowych ponad milion, niemal trzy tysiące siedemset osób dziennie. Jeśli statystyki nie przemawiają Ci do wyobraźni, a strach nadal ma wielkie oczy, spróbujmy wspólnie poznać i oswoić tę ciekawą gromadę zwierząt. Fakt: zdecydowana większość pająków to drapieżniki, ale przecież to nie wyjątek. Niemal każda grupa zwierząt ma wśród swoich przedstawicieli co najmniej kilku wyspecjalizowanych zabójców, groźnych dla ludzi. Pająki są tu raczej średniakami. Spośród mniej więcej 50 tysięcy gatunków tych zwierząt wiele wytwarza jad, ale tylko około 25, czyli 1,20% ma taki, który mógłby nam zaszkodzić. Jad pająków wydzielany jest przez parę odnóży gębowych, zwanych szczękoczułkami, umieszczonych z przodu głowotułowia. Odnurza te służą do walki, zabijania zdobyczy, a także do nakłuwania jej ciała i wprowadzania do niego soków trawiennych, bo większość pajęczaków pobiera pokarm płynny i trawienie ofiary rozpoczyna jeszcze na zewnątrz ciała. Druga para odnurzy gębowych, nogogłaszczki ma za zadanie chwytać i rozdrabniać ofiary. Pełni też rolę narządu dotyku. W tej części ciała poczesne miejsce zajmują jeszcze tzw. pojedyncze oczy, które zwykle występują parami, najczęściej czterema. Głowotułów pajęczaków jest wyposażony w cztery pary odnurzy krocznych. Po tym łatwo odróżnić je od owadów. W tylnej części ciała od boku pająka po brzusznej stronie znajduje się ujście gruczołów produkujących ciekłą, białkową substancję, która po zetknięciu z powietrzem krzepnie w postaci nici. Są to tzw. kądziołki przędne. Ich wydzielina nie musi służyć do budowy sieci, jakie znamy z pól i lasów. Pająki wykorzystują ją również do oplatania schwytanych ofiar, Budowy kokonów, do których składają zapłodnione jaja, a nawet do latania. Przez chwilę rzućmy okiem na bardziej egzotyczną grupę pajęczaków, skorpiony. Te stawonogi o potężnych odnóżach gębowych zamieszkują ciepłe regiony ziemi. Na końcu odwłoka posiadają charakterystyczny kolec jadowy, dzięki któremu uśmiercają swoją ofiarę. A następnie oblewają ją sokami trawiennymi, by po rozpuszczeniu wyssać pożywne składniki. Choć nie wszystkie pajęczaki to drapieżniki, te, które nimi nie są, bywają dla ludzi bardziej niebezpieczne. Weźmy kleszcze. Niby malutkie to to, że ciężko je wypatrzeć, ale ich ukąszenie może być groźne dla życia. Są bowiem nosicielami groźnych chorób. Boreliozy kleszczowego zapalenia mózgu, a u naszych czworonogów jozy. Te pasożyty zewnętrzne żyją na obrzeżach lasów liściastych i mieszanych, na polach, w zaroślach i trawach. Zwykle bytują dość nisko, do wysokości półtora metra. Aby uniknąć tych pasożytów, na łąkę czy do lasu, trzeba zakładać koszulę z długimi rękawami, długie spodnie, Pełne buty i nakrycie głowy. A po powrocie do domu najlepiej wziąć prysznic i umyć włosy. Kleszcze dość długo, bowiem szukają miejsca, gdzie się wkuć, i w tym czasie można je po prostu z ciała spłukać. Gdy znajdziemy już wczepionego kleszcza, trzeba wyciągnąć go pensetą, albo specjalną łapką, chwytając tuż przy skórze. Pod żadnym pozorem nie smaruj pajęczaka tłuszczem, lakierem, ani nie przypalaj go gdyż podrażniony może szybciej wstrzyknąć do rany ślinę wraz z zarazkami. Szczęśliwie nie każdy kleszcz przenosi chorobotwórcze mikroby, mimo to miejsce ukąszenia trzeba obserwować. Pojawienie się kolistego zaczerwienienia z blednącym środkiem oraz bóle głowy, gorączka i osłabienie wymagają konsultacji lekarskiej i podania antybiotyku. Groźne dla człowieka bywają też mikroskopijne roztocza, takie jak świeżbowiec. Ten pajęczak mierzy około 0,4 mm. Wywołuje świeżb, bardzo zakaźną chorobę przenoszoną przez kontakt bezpośredni. Pod skórą może przeżyć maksymalnie 3-4 dni. Drąży kanaliki w naskórku, umiejscawiając się zwykle na pośladkach, w okolicy nadgarstków i nabocznych powierzchniach palców w naturalnych fałdach skóry, w okolicach pępka i narządów płciowych. Głównym objawem jest silny świąt. Ofiary świeżbowca drapią się niekiedy do krwi, co wywołuje dodatkowe zakażenia bakteriami. Nie chcesz się zainfekować, nie dziel się z innymi pościelą, ręcznikami ani bielizną. Po pozbyciu się niechcianych lokatorów, wszystko należy wyprać i odłożyć na co najmniej dwa tygodnie, by upewnić się, że pajęczaki zginęły. Uciążliwe są też roztocza żyjące w kurzu domowym czy pościeli. Choć nie atakują nas bezpośrednio, bo żywią się szczątkami organicznymi, takimi jak nasz martwy naskórek, ich odchody mogą być przyczyną alergii. Czy wiesz, co to jest babielato? Wspominaliśmy o tym w naszym filmie. U niektórych pajęczaków młode osobniki wytwarzają długą, cienką nić i zawieszone na niej, niczym sindbad na latającym dywanie, unoszą się w powietrzu i przemieszczają z wiatrem na odległość nawet kilkuset kilometrów. Pajęczaki należą do stawonogów, żyją głównie na lądzie. Ich ciało składa się z głowotułowia, mieszczącego oczy, narządy gębowe i wyposażonego w cztery pary odnóży krocznych oraz odwłoka, w którym znajdują się trzewia. Wśród pajęczaków spotykamy drapieżniki, pasożyty i saprofity, a ich przedstawiciele to pająki, roztocza, kleszcze czy świeżbowce. Mam nadzieję, że nasz film przekonał Cię, że pająki i ich krewni to arcyciekawa grupa zwierząt. Nie daj się arachnofobii i daj pajęczakom łapkę w górę, bo warto.